W architekturze to jest tak, że wtedy jest dobrze, jeżeli formy architektoniczne nie dominują nad formami przyrodniczymi. To znaczy dom nie jest większy niż drzewo, niż wzgórze. Jest to po prostu wtedy jest właściwe współbrzmienie elementów otoczenia z architekturą. Dlaczego wznoszący domy, inne budowle sięgali najchętniej przez wieki głównie po drewno, chociaż nie znali dobrze jego właściwości? Instynkt, także doświadczenie poprzednich generacji i własne podpowiadały im, że w budownictwie tworzywo to jest materiałem najzdrowszym, doskonałym w obróbce, niezastąpionym, a do tego ogólnie dostępnym. Dziś już wiadomo, że dzięki porowatej budowie i systemowi drobnych kapilar, drewno mimo lekkości ma wytrzymałość statyczną i dynamiczną stali. Że materiał ten posiada zdolność do samoregulacji wilgotności, tworząc w ten sposób niepowtarzalny mikroklimat wnętrza budynku. A odporność na działanie związków chemicznych, pochłanianie szkodliwych pól elektromagnetycznych stawia drewno w rzędzie surowców dla człowieka przyjaznych, ze wszechmiar zdrowych. Do tego dziś możliwa jest modyfikacja tego surowca. On, zmieniany pod wpływem ciśnienia temperatury, nasączania różnymi związkami, staje się wymiarowo stabilny, giętki, odporny na korozję, a nawet ogień. Właściwie do wszystkich uznanych cech drewna można przez jego modyfikację dodać prawie każdą nową właściwość, którą sobie projektant i użytkownik wymarzą. I dlatego drewno jako materiał organiczny, odnawialny, starzejący się w przewidywalny i szlachetny sposób staje się dla wielu projektantów rodzajem antidotum na wszechobecność stosowanych wokoło produktów przemysłowych. Architekci wracają do drewna jak do ziemi obiecanej. A inspiracji do projektów poszukują również w staropolskich drewnianych dworkach, innych budowlach, które dziś spotyka się w dość licznych na szczęście skansenach. Budownictwo polskie dawniej to nie tylko same dwory, ale przecież całe wsie były drewniane, kościoły drewniane. Masy szlacheckie były ubogie nawet w stosunku do wielkich rezydencji pałacowych. Dwory wznoszono z drewna. To był budulec właściwy dla wschodniej całej Europy. Dwory drewniane były wznoszone rękoma wiejskich cieśli. One miały swój niezwykły urok. Miały określoną formę architektoniczną. Były dziełami sztuki. Dwór zazwyczaj był otoczony parkiem. Prowadziła do niego prosta aleja wysadzana drzewami. Zabudowania gospodarcze były usytuowane z boku i dwór sam w sobie był najczęściej takim architektonicznym cackiem. Takim właśnie cackiem w Muzeum Architektury Drewnianej w Suchej jest dwór modrzewiowy, wzniesiony w połowie XVIII wieku z inicjatywy kasztelana liwskiego Ignacego Cieszkowskiego. Ten barokowy, kryty gątem obiekt dzięki staraniom profesora Marka Kwiatkowskiego, założyciela muzeum i jego właściciela, odzyskał swoją dawną świetność. Wyposażenie wnętrz stanowią stylowe meble z XIX wieku. Portrety szlacheckie, pejzaże, rzeźby i przedmioty sztuki użytkowej przypominające charakter i klimat polskiego dworu szlacheckiego. Ten obiekt miał niezwykłych gości i lokatorów. W 1787 roku dwór odwiedził król Stanisław August Poniatowski. W 1814 roku urodził się tu August Cieszkowski, wybitny filozof i ekonomista. Portrety tych postaci także zdobią wnętrze dworu. Szczególną troską podczas prac renowacyjnych otoczono elementy drewniane, dzięki czemu uchowały się w swoim pierwotnym kształcie. Maria i Marek Kwiatkowscy nabyli ten dworek, zupełnie zdewastowany, od miejscowego PGR-u. Dziś jest to swoista perła w koronie wśród kilkunastu innych zabytkowych budowli, które tworzą Muzeum Architektury Drewnianej regionu siedleckiego w Suchej koło Siedlec. A to jest ten dwór w Suchej, który był bardzo zniszczony w okresie powojennym i musiałem go odrestaurować w poszczególnych partiach, a nawet rekonstruować, jeśli chodzi o jego fasadę, partię fasady. Natomiast od strony ogrodu zachował się w stanie niezmienionym. Dwór, rozłożysty dwór, przykryty czapą wielkiego, czteropołaciowego dachu przykrytego wiórem podlaskim, wiórem osikowym. Ten dwór zdobi trójkątny szczyt
a przed samym ryzalitem tego dworu, czyli występem środkowym, znajduje się weranda. Ale jest to dodatek późniejszy, już XX-wieczny. Co może łączyć ludzi niepospolitych, zakochanych w pięknie, którzy są równocześnie koneserami i twórcami tego piękna? Okazuje się, że drewno i budownictwo drewniane. Profesor Marek Kwiatkowski, miłujący staropolskie dworki, zajmuje się wciąż ochroną architektury drewnianej. Profesor Andrzej Strumiło to współczesny człowiek renesansu, uprawiający z powodzeniem wszelakie sztuki piękne. A osiedlił się na Suwalszczyźnie w domu z drewna, który właściwie zbudował od nowa sam. Dom to jest coś, co nie istnieje bez przestrzeni, bez otoczenia. Więc oczywiście podobało mi się to miejsce. Zakole Hańczy, gdzie zatrzymał się czas. I wśród tego stał domek drewniany, w nie najlepszym stanie, budowany w początku lat 20. Ja chciałem zachować wszystko, co się z tego domu da. Lewarami samochodowymi podniosłem cały dom do góry, zbudowałem nowy fundament, zbudowałem piwniczkę, zmieniłem belki, tak zwane szwele, jak oni tu mówią, belki podwalinowe i postawiłem ten stary domek z powrotem na nowym fundamencie. Wyciąłem większe okna, rozebrałem sufit, który był cały zatynkowany, zalepiony. Odsłoniłem ładne stare deski z 20 roku i ładny stary strop. Tu udało mi się gdzieś tam ze starej stodoły parę belek wziąć. I tutaj proszę zobaczyć, jaka to jest belka, można ją dotknąć i tak pogładzić. Ona jest wygładzona przez czas. Ona była pilowana właśnie tymi ręcznymi pilami przez starowierów. Tu widać żazy tej piły. Drewno jest izolacją znakomitą w każdej postaci. Te dachy, które tutaj są tradycją, które robione były, dzisiaj znikają. Tym niemniej te dachy mają coś, czego nie ma ani blacha, ani dachówka. One stanowią jednocześnie wspaniałą izolację cieplną. One latem pozwalają nie cierpieć z powodu upału, a zimą chronią ciepło budynku. I taki grubo zrobiony, dobrze zrobiony dach wiórowy to jest znakomita izolacja termiczna. Podczas jednej wizyty w domu profesora Strumiły nawet wytrawny architekt projektujący domy z drewna mógłby się dużo nauczyć, podpatrzeć szereg ciekawych detali. Wędrówka po zabytkowych obiektach z drewna, które profesor Marek Kwiatkowski zgromadził w swoim Muzeum Architektury Drewnianej w Suchej, to nie tylko lekcja historii architektury rodem z Mazowsza. Współcześni projektanci przyjeżdżają do Suchej, aby podglądać dzieła starych mistrzów budownictwa drewnianego. Potem przenoszą sprawdzone, najprostsze rozwiązania, czasem w tej prostocie genialne, do własnych projektów. Wprawne oko architekta skieruje się na przykład na chałupę słynnego powstańca księdza Brzuski, zbudowanej z bali drewnianych, łączonych na tzw. jaskółczy ogon. To łączenie jest również znakiem szczególnym najnowocześniejszych domów drewnianych, wznoszonych z bali, w których światowymi liderami są Skandynawowie, a w szczególności Finowie i Szwedzi. Bale drewniane to coraz popularniejsza technologia w budownictwie drewnianym. Mogą to być bale pełne, z litego drewna, izolowane, które w budynku mieszkalnym wymagają docieplenia, i bale warstwowe, wypełnione materiałem innym niż drewno. Większość jest łączona na drewniane kołki, tzw. teble, wspomniany jaskółczy ogon i uszczelniana obcym piórem. Ta technologia jest również stosowana w Polsce. Jedną z technologii, którą promujemy od wielu lat, jest technologia węgłowa. Znajdujemy się w domu, który został wybudowany właśnie w tej technologii. Charakteryzuje się ona dużymi balami o przekrojach co najmniej 16 cm, nawet do 22. Sposób łączenia jest na zakład. Są różne formy zakończenia ostatków, tak zwanych ostatków, na jaskółczy ogon, czy też na wystające węgły. Jak wskazują przykłady domów drewnianych w Wiosce Budowlanej, która znajduje się w Urzucie pod Warszawą, technologią wznoszenia domów z bali interesuje się wielu producentów. Firma nasza zajmuje się budową domów z bali. Są to bale sosnowe, grubości minimum 20-25
3 cm. W związku z powyższym nie potrzeba ich dodatkowo docieplać. Są to bale łączone na obce pióro, uszczelniane uszczelką Ilbruk. Dodatkowo łączone są dyblami drewnianymi. Ściany te, o których mówię, one oddychają. Pokrycie dachu również preferujemy naturalne. Gąd może być modrzewiowy, może być dębowy. Cały dom jest energooszczędny, ciepły, miły. Łączymy 1000-letnią tradycję budownictwa drewnianego z nowoczesną technologią. Takie jest przesłanie znanej fińskiej firmy, światowego lidera w budowie domów z Bali. Bodaj każdy detal domu tej firmy, prezentowanego w wiosce budowlanej w Urzucie pod Warszawą, dowodzi, że to produkt faktycznie z najwyższej półki. Polski oddział tej firmy, zlokalizowany koło Zduńskiej Woli, proponuje konstrukcję z bali z sosny nordyckiej, o wąskich słojach, niezwykle wytrzymałej. Wersja prezentowana w Urzucie o powierzchni użytkowej 170 metrów jest wykonana bardzo solidnie. Wszystkie elementy są precyzyjnie dopasowane. Jego cena jest adekwatna do oferowanej jakości. Koszt metra kwadratowego prezentowanego tu domu, i to bez mediów, jest dość wysoki, bo wynosi około 5000 zł. Ale jak informują szefowie polskiego oddziału firmy, jej propozycje znajdują w Polsce wielu nabywców. Jeden z obiektów słynnego kompleksu spa dr Ireny Eris, który posadowiono na wzgórzach Delewskich, to dom zbudowany przez tego producenta. Budownictwo drewniane zaczyna się cieszyć coraz większą popularnością w Polsce i rzeczywiście coraz więcej firm jest bardzo dobrze przygotowanych do zaprezentowania i zaoferowania domu wykonanego w dobrej jakości, z dbałością o cały reżim technologiczny. Sądzę, że przyszłość budownictwa drewnianego w Polsce jest przyszłością jak najbardziej świetlaną i będzie ten rynek wzrastał. Bardzo dużo osób przychodzi i jest zainteresowane domami wykonanymi w tej technologii i często zdziwionymi, że tak ładnie i w tak dobrej jakości może być ten dom wykonany, a jednocześnie zapewniający energooszczędność i bardzo funkcjonalne i zdrowe bycie w takim domu. U naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech są 3 obiekty takie jak w Urzucie. Zlokalizowano je pod Berlinem, Chemnitz, Lipskiem i Monachium. Największy taki obiekt znajduje się jednak w Austrii. W Blau Lagoon, czyli Błękitnej Lagunie, wiosce budowlanej usytuowanej pod Wiedniem, znajduje się ponad 120 różnych typów domów, z których 85 to konstrukcje drewniane. Architekci najbogatszych krajów z kręgu high-tech tworzą z drewna fascynujące struktury przestrzenne o geometrii zbliżonej do form organicznych. Projektują je stosując programy komputerowe, optymalizując kształt, formę i ekonomikę konstrukcji. Projektanci z Austrii mają też do dyspozycji odmiany drewna modyfikowanego na miarę XXI wieku. A jako mieszkańcy kraju alpejskiego, bogatego w lasy, znakomicie czują i wykorzystują te wszystkie najlepsze cechy drewna, które predysponują je do użycia jako budulca. Drewno jest bardzo przyjemnym, ekologicznym i ciepłym w odbiorze budulcem. W środku takiego domu jest bardzo miło, wspaniały klimat, cudowny zapach. Klasycznym przykładem takiego budownictwa w Austrii są domki góralskie, domki alpejskie. Posadowione na zboczach gór, w dolinach na skraju lasów, pokryte stromą czapą dachu, zbudowane są przeważnie z bali, a niekiedy z desek. Wnętrza nieotynkowane, drewniane, stanowią znakomitą izolację termiczną. W zimie, po zapaleniu w piecu czy kominku, pomieszczenia bardzo szybko się nagrzewają, a drewno długo utrzymuje w nich ciepło. Budowane obecnie domy góralskie nie zatracają swego charakteru, swojej architektury klasycznego domku alpejskiego. Wizyta w wiosce budowlanej pod Wiedniem dowodzi, że im bogatsze społeczeństwo, tym większe zużycie drewna. W Polsce roczne zużycie drewna w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi ledwo około 0,07 m3, a średnio w Europie 0,25 m3. To rzutuje na udział domów drewnianych w całym budownictwie. W krajach skandynawskich około 90% budownictwa jednorodzinnego to domy z drewna. W Kanadzie 80%, w Niemczech i Austrii około 30%, a u nas ledwie 5%.
Nowoczesność i tradycja nie bez kozery spotykają się w domach z drewna w najbogatszych krajach. Drewno oddycha, pozwala na przenikanie powietrza w obu kierunkach. Dlatego temperatura powierzchni drewnianych elementów w wewnętrznych pomieszczeniach budynku jest zawsze prawie taka sama jak temperatura powietrza w pokojach. I dlatego jest zawsze przyjemna dla mieszkających w nich ludzi. A ściany z bali regulują wilgotność poprzez wchłanianie wilgoci i jej emisję, kiedy zmieniają się warunki zewnętrzne. Z kolei własności elektrostatyczne drewna powodują, że nie naładowuje się ona statyczną energią elektryczną. W takich pokojach kurz nie dokucza. Doceniają to zwłaszcza ci, którzy cierpią na alergie. Dlatego moda na domy drewniane w krajach Europy Zachodniej, których społeczeństwa potrafią docenić jakość życia, wciąż trwa. Błękitną Lagunę założyłem na początku lat 90. Bazą było 35 domów, które wybudowano w roku 1993. W roku 2002 w Błękitnej Lagunie stało już 97 obiektów i tak jest do dzisiaj. Wystawcy to Austriacy naturalnie, Niemcy, Słoweńcy, Włosi, a także Skandynawowie. Wystawa domów w Błękitnej Lagunie jest największym tego typu przedsięwzięciem w Europie. W Polsce coraz popularniejszą technologią w budownictwie drewnianym jest stosowanie bali drewnianych. Bale muszą być co najmniej kilka lat sezonowane lub suszone komorowo. Tę technologię stosuje się w tak zwanym stylu zakopiańskim, ale nie tylko. Wśród polskich producentów domów z bali jest firma, która wznosi domy w tej technologii, stosując unikatowy pomysł na łączenie ścian i bali. Ona może się mierzyć jakością wykonania z najlepszymi producentami domów z bali w krajach Europy Zachodniej. Świadczy o tym choćby obecność w pawilonach wystawowych Ligny w Hanowerze. Prawie połowę produkcji wytwórca tych domów eksportuje. One trafiają m.in. do Włoch, Francji i Grecji. A inwestorzy, którzy się zdecydowali na wybudowanie domów z bali sosnowych pochodzących z Mazur, są z tych inwestycji bardzo zadowoleni. Sosna mazurska, podobno w klimacie tamtych krajów, sprawuje się znakomicie. Spośród wielu zalet takich konstrukcji i domów drewnianych w ogóle, ich nabywcy cenią sobie także bardzo czas, który jest potrzebny na ich postawienie. Po przygotowaniu fundamentów dom z bali jest stawiany z doprowadzeniem go do stanu surowego ledwo w ciągu 3 dni. Konstrukcja kanadyjskiego budynku przypomina trochę karoserię samochodową. Budujemy bardzo lekki, z drobnowymiarowych elementów drewniany szkielet. Następnie go usztywniamy powłoką z płyt lub sklejki. Te przygotowane panele składamy w całość. I po złożeniu takich elementów uzyskujemy bardzo sztywną konstrukcję, bardzo sztywną skorupę budynku. Ta skorupa służy do upakowania w niej wszystkich potrzebnych elementów budynku, a więc instalacji elektrycznej, wodnej, ściekowej, wszelkich potrzebnych w domu kabli, a przede wszystkim umieszczenia tam izolacji. Straty ciepła w domach kanadyjskich są znikome. Druga z docenianych na rynku cech to szybkość budowania. Ponieważ jest to konstrukcja drewniana, bardzo łatwa i prosta dla wykonawcy, wykonanie takiej struktury budynku trwa kilka tygodni. A jeśli dom jest prefabrykowany, to wręcz kilka dni. W
Wykonawca domów w systemie kanadyjskim wzniósł również, bodaj pierwszy w Polsce, z drewna dom pasywny. Taka konstrukcja i dla projektantów, i wytwórców to wyższa szkoła jazdy. Zużycie energii na 1 metr kwadratowy takiego domu wynosi około 15 kWh i jest o 90% niższe niż w standardowym. Prototypowy budynek pasywny Jacka Dąbrowskiego w Słomczynie ma bogatą izolację termiczną i osłony potrzebne do utrzymania tych izolacji w dobrej kondycji. Dom posiada też pompę cieplną z wymiennikiem studziennym i rekuperator umożliwiający odzysk ciepła z wentylacji pomieszczeń. Dzięki 25-centymetrowej warstwie wełny mineralnej podbitej 5 cm styropianu osiągnął współczynnik K o wartości 0,16. Prototyp domu pasywnego, dość dobrze wyposażonego, o powierzchni 100 m2 jest o 15% droższy od standardowego Kanadyjczyka o takiej samej powierzchni użytkowej. Ale za to koszty ogrzewania, biorąc pod uwagę polską normę, zmniejszają się blisko 10-krotnie. Jednym ze znaczących mecenasów starego, zabytkowego budownictwa drewnianego są Lasy Państwowe. Do dziś w ich zasobach znajdują się obiekty liczące ponad 100 lat, a nawet zbudowane w końcu XIX wieku. To perły architektury drewnianej i żywe dowody na trwałość i długowieczność drewna. Lasy Państwowe budują też nowe, na wskroś nowoczesne leśniczówki, siedziby nadleśnictw czy domki myśliwskie z drewna. Stosują przy tym różne typy konstrukcji drewnianych, od budownictwa szkieletowego po budowle z bali. Przykłady współczesnych obiektów Lasów Państwowych można spotkać w całej Polsce. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Warszawa od początku tego wieku zbudowano około 10 domów z drewna. Dom został wybudowany w 2005 roku. Jest, jak widzimy, drewniany, wybudowany w dość ciekawej technologii bala klejonego. Ten bal o wymiarach 21 na 14 cm został przecięty na pół na dwa bale siódemki 7-centymetrowe. Następnie po bardzo starannym wysuszeniu zostały te bale zamienione miejscami, czyli rdzeń tego bala wyszedł, został jak gdyby umieszczony na zewnątrz i ponownie sklejony. Ten bal się nie wichruje, nie skręca. Wszelkiego rodzaju pęknięcia, które są rzeczą naturalną w drewnie, powstające, mają szansę dostać się tylko do połowy bala. Jest to generalnie dom zdrowy. Ściany oddychają, jest przepływ powietrza przez te ściany. Komfort mieszkania w tym domu jest wysoki. Na obiekty zbudowane z drewna można się natknąć w całym kraju, jak Polska długa i szeroka. Te, które do dziś stoją i pełnią swoje różnorakie role w Białowieży i jej okolicach, jak na przykład wolnostojące domki robotników leśnych, pamiętają czasy międzywojenne. One najlepiej świadczą o trwałości drewna jako tworzywa. Białowieża Towarowa, stacja, która jest bardzo ciekawa od strony architektonicznej. W 1905 roku został wybudowany ten drewniany dworzec, który spełniał zarówno funkcję przemysłową, jak i mieszkalną. Na początku XXI wieku został odrestaurowany przez osoby prywatne i odtworzona została cała typowa architektura drewniana, łącznie ze wszystkimi zdobieniami. Zachowano również kolorystykę, która pierwotnie była tutaj przewidziana. Plebanie kościoła prawosławnego w Białowieży zbudowano na przełomie XIX i XX wieku. Została pieczołowicie odrestaurowana w ciągu kilku ostatnich lat. Charakterystyczną cechą tego budownictwa są przepiękne zdobienia wokół okien i drzwi i to, co jest typowe dla tego regionu, cała podmurówka i fundament z dużego, łupanego kamienia. Za moimi plecami jest budynek, szary wydawałoby się, ale bardzo ciekawy, pochodzący z przełomu XIX i XX wieku, kryty blachą, stojący na kamiennym fundamencie, a okna jego są dość charakterystyczne. Są to wykusze, które rzadko spotyka się już w tej chwili w budynkach drewnianych.
Podobne zdobienia, typowe dla Podlasia, ma inny niezwykły obiekt pokryty gontem, wzniesiony z drewna sosnowego. To dworek myśliwski, który przetrwał w Białowieży już ponad półtora wieku. Zbudowano go w 1845 roku dla cara Aleksandra II. Car przyjeżdżał do Puszczy Białowieskiej na polowania. Dziś ta perła architektury drewnianej, odrestaurowana kilka lat temu, znajdująca się w zarządzie Białowieskiego Parku Narodowego, jest siedzibą Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Te zabytki architektury drewnianej, które znajdują się we władaniu Lasów Państwowych, są wciąż pieczołowicie odrestaurowywane. Jednym z obiektów, który doprowadzono do dawnej świetności, jest wpisana do rejestru zabytków leśniczówka Bardonki w Nadleśnictwie Ciechanów. Ten budynek z drewna, klasycystyczna zabudowa dworku, została wzniesiona z końcem XIX wieku. Pod rękoma cieśli dekarzy wypiękniała, wyszlachetniała i będzie pewnie podziwiana przez następne pokolenia. Po zdjęciu z zewnętrznych desek szalunkowych, po zbiciu tynków, okazało się, że drewno porażone jest przez grzyby. Wymieniono podwalinę od strony zachodniej. Dokonano rekonstrukcji części sumików i łądków, szczególnie w XIX-wiecznej starszej części budynku. Dokonano całkowitej wymiany desek stropowych. Gąt osikowy cięty zastąpiono gątem świerkowym, łupanym, opartym na tradycyjnym wzornictwie ludowym. Jest to obiekt zabytkowy, prawdopodobnie wybudowany w 1880 roku. Nie mamy dokładnych dokumentów wskazujących na dokładną datę budowy. Był własnością ordynacji opinogórskiej Krasińskich, z tego rodu, z którego wywodzi się między innymi, najbardziej znany Zygmunt Krasiński. Budynek jest na konstrukcji zrębowej, dach konstrukcji płatwiowo-krokwiowej, pokryty dgontem, wzmocniona konstrukcja na stolcach z zastrzałami. Budownictwo drewniane i w ogóle wszelkie przedmioty, które zostały wykonane z drewna kiedyś, ale również i te współczesne, mają swoich protagonistów wśród leśników, co jest dość oczywiste. W szerokim gronie zwolenników tego surowca znajdują się również pisarze, twórcy kultury, reprezentanci nauki, także całkiem spora grupa aktorów. Jest wśród nich Wojciech Siemion, który od lat mieszka w Petrykozach, w domu drewnianym i w jego otoczeniu stworzył własny skansen. On i inni wspomniani miłośnicy drewna lgną doń, bo wiedzą i czują, że drewno jest czymś niezwykłym, niepowtarzalnym, co wyrosło z natury. Stwarza klimat, w którym człowiek czuje się bezpiecznie i pewnie. Jest ucieleśnieniem początku i końca życia. Drzewo jest to coś, co nam towarzyszy od początku, bo od kołyski, poprzez stół, poprzez instrument muzyczny, poprzez wszelkie różne narzędzia pracy, poprzez dom przede wszystkim, poprzez opał, poprzez ciepło, poprzez krzyż w końcu, trumnę i mogiłę, bo nas żegna.